piwko porobione, Biforek jakiś był? Zrobione jest piwko, ta, tutaj to już ze trzy. Dobrze. Ja mam problem z alkoholem, to znaczy z ludźmi komentującymi rodzaj pitego alkoholu przez inną osobę. Załóżmy, jesteśmy na szpaku w towarzystwie piwoszy, weźmiesz sobie whisky z lodem i od razu znajdzie się jakiś, co ci dopierdoli, ale to moment, nie? O, Czarek, sama wódka w szklance. Otwarty jesteś jak skurwysyn. Dobrze. No. Weźmiesz sobie whisky z kolą, z cytrynką. A co ty, Czarek, dryneczki pijesz? Z chłopakiem szedłeś? Gdzie twój chłopak? Popatrz go. A słomki nie masz, co będziesz ciągnął? Wszyscy piją piwo, weźmiesz sobie lampkę wina. No, Cezary, to jaki nam dzisiaj wiersz opowiesz? Moim zdaniem to jest rasizm alkoholowy, nie? Jesteś inny, jesteś szykanowany od razu. Powinno być zakazane, żeby nie patrzeć na to, co kto pije. Po prostu nie patrzeć, nie wolno. Tak jak moja mama mnie uczyła, że na murzyna się nie patrzy. Ja myślałem, że tylko moja stara jest pojebana, ale widzę, że... Fajnie. Mała mieścina, wsiadamy do autobusu miejskiego, ja taki mały wsiadam... Murzyn. Cały czarny jest. Co, no? No strasznie byłem zafrapowany tym gościem. Pierwszy raz na oczy inny kolor skóry widziałem, nie? Ale starsza przyuważyła, że wlepiam gały w niego i mówi: nie patrz, Czarek. Nie patrz na pana, powiedziałam. Nie patrz na murzyna, nie wolno, mówię. Chcesz od pana dostać dzidą? Skąd się to w ogóle do niej? A przecież nie będę matki o czarne dzidy pytał, nie? Nie. Słuchajcie, ja nie jestem rasistą, nie kumam zupełnie tej fazy, ale taką krzywdę mi zrobiła, że kurwa, wsiadam do tramwaju. O kurwa, może. No spokojnie, co ty się już trzęsiesz już, kurwa? Nie wolno i chodź. Tylko omiotę go wzrokiem, żeby się nie poczuł niezauważony, po prostu. No i chuj, jedziemy dalej. Tak jedziemy przez życie tym tramwajem zwanym sortowaniem, grając w chowanego z murzynami. Tak to jest. No mama wielu rzeczy mnie nauczyła, no. Naprawdę byłem... Czasami jak wychodziłem do szkoły, to mówiła: Czarek, dzisiaj Czarek, zrób coś nowego. Zrób coś kreatywnego, zrób coś nowego i wypierdalaj ząb. Wyszedłem do tej szkoły i sobie myślałem, kurwa, może bym poruchał dzisiaj. Ale to wtedy nie było takie łatwe, to wtedy nie graliśmy w słoneczko jeszcze. Mówię, no to tak sobie szybko myśląc, może bym zrobił kurę, dźwięk kury. Ha, może umiem, zobaczmy. No kurwa, umiem, patrz. I jak wszedłem sobie na niemiecki, siadałem sobie i tam sobie gdachałem. Zachodziła ta Francja nauczycielką przez niektórych zwana. Kaźmierski, jak jesteś taki mądry, to jest twoja ostatnia szansa, debilu. To powiedz mi, jak są po niemiecku żniwa? Głosem ciosem! Tak kreatywnie jakoś. Do dyrektora na gen, na gazem, gazem. Nie dogazuj, miła, nie dogazuj. No taki byłem, no turbo zjebanym dzieckiem, co tu dużo mówić. Często podsłuchiwałem rozmowy innych matek, teraz rozumiem, o co mi chodziło, mówiły: ty, Aluna, to mamu musi mieć ciężko z tym zjebem, nie? Pewnie dlatego piję. A zauważyliście, że w ogóle jest więcej kobiet na świecie? W ogóle płci żeńskiej właśnie, nie tylko kobiet, nie tylko u ludzi? Że u zwierząt też jest więcej? No, no tak jest. No, skurwa, no ale weźmy na przykład takie kury. Ja nie mówię o tych kurach, które siedzą w fabryce, tam i... To taka normalna kura, co sobie chodzi, zielona nóżka po trawce, jest jedna kura i ma 10 kur koleżanek na przykład. Jest ich 11 i jeden kogut, kurwa. Jak to jest pomyślane przez matkę naturę, żeby dogodzić facetom? Właśnie tak. Mi się wydaje, że on wcale jak rano staje ten kogut, to on nie krzyczy, że dzień dobry! Nowy dzień! Spełni swoje marzenia! Nie, on wychodzi, kurwa, i się chwali po prostu. Dzisiaj będę ruchał! Dzisiaj będę ruchał! Czarek Kaźmierski, tyle ode mnie. Dzięki, proszę, zajebiście. Cezary Kazimierski!